Cześć, mamy, witajcie. Z tej strony Gabriel, witam was w kolejnym vlogu na kanale, a dzisiaj taki luźniejszy vlog. Oczywiście z krótkiej takiej szybkiej prezentacji nowych nabytków, czyli z grabiarki, przetrząsarki, kosiarki, włóki łąkowej i tam jest, są jeszcze brony pięciopolowe, ciężkie. Czwórki nie będę wam prezentował, bo to nowy niby nabytek. Bo kiedyś była bez napędu, niedawno dosyć, a teraz jest napędem, bo wuje potrzebował napęd, ale dobra. Dzisiaj nie o ciągniku, tylko od... Dobra, zacznijmy sobie od może włóki łąkowej. Wuj nawet nie wie, jaka dokładnie to jest firma, więc wam firmy nie powiem, ale tak oto wygląda. Jest to jeszcze nie złożona, bo to wczoraj dopiero przyszło do nas tutaj. Przyszło do nas, przyjechała na lawecie, mnie nie było, więc nie nagrałem nic. Ale tutaj jest to cały zaczep, siłowniki. Szerokość 5 metrów, jak to jest do włóka łąkowa. I na przykład jak chcecie sobie, możecie to, te całe wszystko obrócić i robić tymi zębami na polu normalnym. Ale wuja to pewnie będzie korzystał tylko z tego na łąkę. Siłowniki na dwóch siłownikach, bo to jest hydraulicznie składane, wiadomo. No i co, o włóce to już chyba wszystko. Przejdziemy sobie do przetrząsarki teraz. Przetrząsarka to jest cztery marki, oczywiście Konus Kindle. Szerokość około 4 metrów. Chyba 4 metrów. No, około 4 metrów. Bardzo fajna też, hydraulicznie rozkładana. Ogólnie tutaj jest linka, oczywiście, ale wam tu wytłumaczę wszystko. Tutaj jest taka lineczka, gdzie jest, do ciągnika to się robi, tutaj się odblokowuje. I oczywiście hydrauliką się rozkłada, bo to jest taka blokada. Tutaj mamy, że umożliwiało się właśnie, tutaj ta wajcha jest od umożliwiania skrętu. Wałek oczywiście jest oryginalnie ładnie tutaj na łańcuszku zawieszony. No i co? Co tam jeszcze? Coś mam powiedzieć czy nie? Tak się teraz zastanawiam jeszcze. Ale chyba o tym wszystko powiedziałem, ale jest tak krótko. Z wyglądu wam z tyłu pokażę. Jest oczywiście całe te odblaski tutaj, żeby wiadomo było. Wszystko, 60 sobie z tym na spokojnie radzi. Ok, i teraz tak, teraz tego to wygląda. Tu jest kosiarka. No to idziemy dalej. Tutaj jest kosiarka dyskowa. New Hollanda, to jest dokładnie model. A czekajcie, zaraz polecimy tutaj model zobaczyć. New Holland, Dukar Disk 240, czyli szerokość 2,40. Kosiarka jest i to jest sześcio jakby tarczowa, tak wuj chyba mi mówi, sześciotarczowa i na każdej tarczy jest po dwa noże. Każdy na głowę założę i wam pokażę, bo tutaj jest coś takiego, że tu się wkłada. Jest. Tam się podkłada blaszkę i to się tutaj podnosi do góry. Na transport, żeby to złożyć na transport, to właśnie trzeba złożyć to i dopiero potem na dwóch siłownikach potem to dopiero idzie do góry. I oczywiście wałek w komplecie, tylko widzę, że tutaj nie zawieszony na łańcuszku. To chyba powinno, ale ja się nie znam, może nie, może tak. No jak mówię, sześć dysków i na każdym z dysków są dwa noże. No i 2,40 oczywiście szerokość robocza. Dobra, zamykamy ją tak jak była i przechodzimy, myślę, do... A pójdziemy sobie do zgrabiarki. Szczerze, jeśli chodzi o maszyny, to... Teraz nie mogę, zaraz. Jeśli chodzi o maszyny, to jeszcze nie przyszły tylko i wyłącznie wały. Wały przyjdą, to wam już na vlogach będziecie widzieć.
to około jesieni przyjdzie, bo to trzeba jeszcze nie wbrutonkowane. Ogólnie na początku był, że te maszyny do New Hollanda były też Konskinde, bo to jest jedna firma. Tylko że na placu były te i bo trzeba było dużo dopłacić za to. Ceny wam za to wszystko nie będę mówił, bo to po prostu nie ma sensu. Mamy z New Hollanda Prortor 420, 420, oczywiście 4,20 metra. 60 troszkę przeważa przy niej, ale to na vlogach widzieliście chyba. No i tak. A wam pokażę, żeby na przykład... Wuja akurat wszystkich tu nie składa, ale jest miejsce, z tego względu, że po prostu to sensu nie ma dla wuja. I po prostu składa te trzy, żeby tutaj nie było takie szerokie. A żeby to rozłożyć, to trzeba zrobić tak, o. Tutaj robicie tak. Tak. I rozkładacie. I tam blokujecie. A żeby rozłożyć to, to tutaj wystarczy. O, wystarczy odkręcić lekko. Wyciągacie i tam dokręcacie i to jest takie coś. I plus tutaj jeszcze się dokłada te zęby. Zaraz wam to pokażę, tylko czekajcie, złożymy to teraz. O, cyk, dokręcacie. Pięknie, ładnie. Do góry. Z drugiej strony ogólnie jest to samo, tylko że tam jest blokada akurat. No wam to pokażę tutaj. To idźcie, ja nagrywam teraz odcinek. O, i tutaj... O. Jest taka, żeby na przykład tutaj montować ten, to wyciągacie. Tutaj są takie coś. I to się tutaj, jak widzicie, wkłada. Blokuje. Coś wam mówię, powiedziałem chyba. Dobra, i taka to zgrabiareczka jest. Tutaj jest regulacja tutaj całego kątu, jakim chcecie. Tutaj jest wajcha od możliwości skręcania nią po prostu. Wałek oczywiście oryginalny w komplecie, co ja tutaj wam jeszcze powiedziałem. Oczywiście na dwóch kołach z jednej strony, czyli na tak zwanym tandemie. New Holland Jig na tandemie jest. Szerokość, tu już mówiłem, 4,20, czyli to kosiarka. A drugą stronę chcecie rozłożyć, to jest tak samo, tylko że najpierw trzeba trochę do góry, żeby to tu z tego wyszło, że się, bo to jest blokada taka. No i dobra, przechodzimy w takim razie do ostatniej maszyny, która jest. A tutaj też jeszcze nie złożona, bo po prostu czasu nie ma, roboty tyle, a słuchajcie, czasu nie ma. Są brony polowe, brony ciężkie, polowe oczywiście. Pięciopolowe. Po Mangusu firma. Jeszcze nie złożone, bo jak widać, o, tutaj trzeba poskładać, tutaj oczywiście hydraulicznie składane, siłownik tu, oczywiście węże od hydrauliki, to wszystko, łańcuszki od wiadomo bron, które są aktualnie tu pod tym. Wiecie co, wezmę tą drabinkę, zdejmę. O, bronki te są dwudziestki. Bronki są tutaj dwudziestki i szerokość 5 metrów. Aha, ja nie powiedziałem tej włóki łąkowej. Ta włóka łąkowa ma też 5 metrów. Dosłownie te brony 5 metrów. Ciekawe, czy czwórka, czy MTZ to poradzi. No wiadomo, to jak normalne brony się montuje tutaj na zato i tak. No. To czekajcie, weźmy teraz powrotem tych. Powrotem tą drabinkę, tak jak była, czyli nie na tym. Dobra, żeby nie było. No, brony są też spoko bardzo. No co ja to wam jeszcze będę mówił? Co by tam wam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, widzowie. No, żebyście chcieli oczywiście łapkę w górę i subskrypcję, jak ktoś jeszcze tego nie robi. No i co? Widzimy się na kolejnym filmie chyba. Wszystkie maszyny tu już wam zaprezentowałem, więc... To na tym odcinku to już wszystko, łapka w górę i subskrypcja, jak ktoś jeszcze tego nie robi. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie.